Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto No właśnie, kolejne zmiany dla kierowców i powiem Wam wprost, ja już momentami sam się w tym wszystkim gubię, mimo że tym tematem się interesuję, ale tych zmian dla kierowców jest bardzo dużo. Jedne są nakładane przez nas jako kraj, niektóre są odgórnie dla nas nastawiane. I te, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, one już wstępnie były przeze mnie gdzieś napomknięte z dobre pół roku temu, chociaż teraz mamy konkrety, bo minister infrastruktury podczas posiedzenia sejmowego dokładnie wyjaśnił, co procedują na jakim jest etapie. Ale to nie są zmiany, które wejdą dzisiaj, jutro czy pojutrze w życie, to będą zmiany, które zapewne wejdą w 2025 roku. Część już jest na finalnej części procedowania i to będzie swojego rodzaju tsunami, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa dla no właśnie, kierowców, pierwszych, ogólnie uczestników ruchu drogowego. Więc zanim przejdziemy do materiału, moment jeszcze dla partnera tego odcinka, strony CarVertical, czyli strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię pojazdu przed zakupem. Można wejść sobie w link, który macie w opisie tego filmu i tam otrzymać 30% rabatu na zakup takiego raportu. I warto zrobić to w pierwszej kolejności, zanim gdziekolwiek pojedziecie w Polskę oglądać auto, bo niejednokrotnie okazuje się, że wydanie tych kilku dyszek na taki raport będzie zdecydowanie tańsze niż podróż przez pół Polski, gdzie później na miejscu okaże się, że no faktycznie auto ma jakąś bardzo mroczną historię, a teraz naprawdę tych egzemplarzy, czy to popowodziowych, czy samochodów mocno powypadkowych, szczególnie importowanych chociażby z Francji, jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze raz przypominam, przechodząc sobie w link, można dokonać zakupu takiego raportu. Dobra, przechodzimy do tematu. No właśnie, minister infrastruktury podczas posiedzenia sejmowego przedstawił nam plan, plan z Zmian dla kierowców, które mają wejść w niedługim czasie. No i właśnie, pierwsza zmiana jest dosyć mocna. Dotyczy redukcji punktów karnych, bo przypomnę, że po tych wszystkich perturbacjach, gdzie przez chwilę punkty karne były ważne 24 miesiące, chociaż w sumie ani jednego dnia nie były ważne 24 miesiące, ale niektórzy mieli problemy, bo wemu obywatelu im to nie znikało. Poprzez to, że zlikwidowano kursy reedukacyjne. Później te kursy reedukacyjne grzecznie powróciły. No i teraz można odbyć taki kurs reedukacyjny już nie jak kiedyś tam za 300-400 zł jeszcze w formie online'owej, teraz trzeba zrobić to w formie stacjonarnej, bo dochodzi manewr z tak zwanego awaryjnego hamowania, które musimy wykonać w praktyce oprócz tej teorii, którą tam przez 6 godzin od psychologa czy chociażby od policjanta. No i teraz te kursy kosztują. No właśnie, jedni mówią 800, drudzy 1000, trzeci 1200, w zależności od tego, w którym w Wordzie będziecie taki kurs dokonywać, i terminy nieraz są dosyć mocno wydłużone. I taki kurs można zrobić raz na pół roku. Oczywiście, jeżeli nie macie prawka, krócej niż rok, jeżeli macie aktywne prawo jazdy, nie przekroczycie punktów karnych, o tym już teraz nie, nieraz mówiłem. Ale co się zmienia, kiedy nie będzie można skorzystać z kursu reedukacyjnego? Ano wtedy, jeżeli będziecie mieli zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie plus 50 w terenie zabudowanym. Nowością tutaj będzie. To, że również możecie stracić możliwość redukcji tych punktów karnych, jeżeli przekroczycie prędkość o plus 50 w terenie niezabudowanym. I tutaj zapala mi się taka lampka, że wielce pra prawdopodobne, że w niedługim czasie zmieni się jeszcze jeden przepis odnośnie zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące, że nie będzie dotyczył tylko i wyłącznie terenu zabudowanego, ale również zostanie poszerzony o teren niezabudowany, drogi ekspresowe czy chociażby autostrady. Kolejna sprawa, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, no czyli to bardzo wysokie punktowane w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, czy chociażby na zakazie, też właśnie to ma wejść w życie. Przypomnę Wam jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, bo niektórzy też o tym zapominają, a to już od dobrych chyba dwóch lat działa ten przepis, że jeżeli dzisiaj dostajecie mandat, ale opłacicie go dopiero za cztery dni, to ten rok ważności tych punktów karnych będzie liczony dopiero od tej daty za cztery dni, czyli od daty, no właśnie, opłacenia czy zaksięgowania to już jest kwestia do dyskusji, ale na pewno nie od dziś, kiedy otrzymaliście to, ma e, zmusić, zachęcić ludzi do tego, żeby w terminie płacili mandaty, żeby te punkty karne były ważne e, najmniej, czyli te 365 dni w roku. Kolejna sprawa to, czy bez względu, czy masz 18 czy 80 lat i po raz pierwszy robisz swoje ukochane prawo jazdy, twój limit... Bo nie wolno na YouTubie mówić pewnych wyrazów, bo od razu dzieje się źle. Będzie wynosił przez pierwsze 24 miesiące 00. To ma być tutaj swojego rodzaju dociśnięcie. Szczególnie zapewne młodych kierowców, gdzie ta wypadkowość, imprezowość jest bardzo duża. Więc tutaj ma być to mocno teraz dociśnięte. No i tutaj, gdy jesteśmy przy młodych kierowcach, będzie teraz można, jak to wejdzie w życie, zdawać prawko w wieku z powrotem 17 lat. Tak to było jeszcze przed laty. Ja byłem ostatnim rocznikiem który zdawał prawko w wieku 17 lat. Jak dobrze pamiętam, baya ja jeszcze zdawałem teorię na kartce papieru, jeszcze wtedy nie było e, komputerów. Znaczy, komputery były, to nie była że epoka kamienia upanego, dobra. Idziemy dalej. E, będzie można zdawać prawko w wieku 17 lat, ale będzie to obwarowane no, w sumie jedną kwestią. Więc osoba, która w wieku 17 lat to zrobi, to przez pierwsze 6 miesięcy, bądź do ukończenia 18 roku życia, będzie musiała jeździć ze współpasażerem, który będzie posiadał prawo jazdy aktywnie. Prawko, które było wydane wcześniej jak 5 lat wstecz. Co za tym idzie, idziemy tutaj trochę w kierunku tak zwanego stylu amerykańskiego, gdzie będzie można podróżować w młodszym wieku, ale ze współpasażerem z trochę większym doświadczeniem. Na pewno dużą ciekawostką i bardzo mocnym obostrzeniem będzie to, że jeżeli ktokolwiek, pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu, czy tego, że jego prawko zostało zatrzymane, będzie po spożyciu po substancji płynnych nie tylko płynnych, jak zwał, tak zwał, e, będzie to groziło karą bezwzględnego więzienia teraz. I tutaj widać, że to obostrzenie będzie bardzo mocne względem obecnie obowiązujących przepisów. No i widać że ustawodawca idzie za ciosem, bo chce tutaj mocno walczyć z piratami drogowymi, ale tymi najgorszego ne, kalibru. E, chodzi o wprowadzenie terminu tak zwanego zab drogowego. Sorry, że tak mówię, ale nie chcę mi się później wypikiwać tego na komputerze. No, ta zmiana i to wprowadzenie tego terminu będzie skutkowało tym, że w przypadku tych, no nie można nazwać tego spektakularnych, tych najbardziej, tych najostrzejszych zdarzeń drogowych, gdzie są poszkodowani, ranni i nie tylko, może okazać się, że no wtedy zawiasów raczej będzie ciężko uzyskać. Bardzo często sędziowie mieli tutaj problemy, jak się dobrać, żeby móc wyższą karę wymierzyć. No teraz przy tego typu zdarzeniach będzie to zdecydowanie prostsze. Ma też w końcu pojawić się zmiana w egzekwowaniu e, mandatów z tak zwanych fotoradarów. Ostatnio e, Polska mocno się chwali tym, że tych odcinkowych pomiarów prędkości, fotoradarów jest zdecydowanie więcej, tylko ściągalność jest, chodzi mi o kasę taka, że jakbym 50 na 50, a dokładnie 54%, jak dobrze pamiętam w roku 2023 e, taka była, więc... To nie jest dużo, sami chyba przyznacie, że połowa tych mandatów przechodzi bokiem, ale my jesteśmy chyba też na tyle kreatywnym narodem, bo zwróćcie uwagę na jedno, Polak zawsze potrafił się wszędzie odnaleźć i te kombinacje, kogo by tam wpisać, ciocie, wujka czy 15 innych osób, czy kogoś spoza Unii Europejskiej, bo akurat znajomy przyjechał i tego dnia on sobie jeździł, ale dziwnym trafem nie mieszka w Unii Europejskiej, więc teraz sobie szukajcie, kombinujcie i żeby była jasność, broń Boże, wam tego nie mówię, żeby cokolwiek podpowiadać, bo nawet nie próbujcie takich rzeczy teraz w tym momencie wpisywać, bo tam już u nich w Kanardzie, Kanardzie. Zapala się taka jedna wielka czerwona lampka, gdy coś takiego słyszą. Na pewno ta weryfikacja będzie teraz zdecydowanie większa. Minister też to zapowiadał względem tego, że mamy cyfryzację, mamy przepływ danych. Można w łatwy sposób po numerze rejestracyjnym sprawdzić właściciela pojazdu, bo może akurat on jechał, się wypiera, że mówi, że to inna osoba. Porównać zdjęcie z dowodu osobistego przecież jest w systemie z właścicielem, czy osobą w danym momencie jadącą tymże autem. A te zdjęcia przychodzą w naprawdę dobrej jakości, i mówię o jakości. Tej, którą system zarządzania i monitoringu otrzymuje, a nie tej, która jest do nas wysyłana. No i potem mamy taką rozbieżność. Ktoś powpisywał nie, to nie ja, to może moja ciocia, a niektórzy tutaj z urzędu patrzą, no nie no, to jest on. No, i możemy dostać dodatkowy problem, więc widać, że patrząc szczególnie na to, ile tych fotoradarów w ostatnich czasach jest stawianych odcinkowych pomiarów prędkości, gdzie jest na to mega wielka kasa wykładana. Z drugiej strony mega wielkie zyski też są z tego wyciągane, i to jest jakby samoistna machina, która się tylko napędza i niezłożliwo zbiera no to wydaje mi się, że śrubka będzie bardziej dokręcona, żeby trochę tego żniwa jeszcze więcej pozbierać. Minister również mówił o zmianach w prawie jazdy. I tu jedno już Wam jakby zapowiedziałem, chociażby o to, że wielce prawdopodobne, że wejdzie prawko od 17 roku życia względem tych konkretnych obostrzeń, ale mówi się w kuluarach gdzieś o zmianach dotyczących egzaminu na prawko i zapewne części dotyczącej placu manewrowego, bo gdy ja jeszcze zdawałem na B kategorię, to było parkowanie równoległe, prostopadłe, skośne, ręka w górka, wszystkiego było dużo. Później na B kategorię to Zostało usuwane, tam chyba został teraz ręka wigórka. No na ciężarówkę czy na autobus, te wszystkie manewry na placu pozostały. No na motocykl, jak zdawałem, to była moja ostatnia kategoria, którą zdawałem. No to tych manewrów tam jest naprawdę bardzo dużo na placu, ale okej, okay, ja rozumiem system, że egzaminator w pierwszej kolejności chce mieć pewność, że jeżeli mnie wypuszcza z przodu na motocyklu, to mi się nic wielkiego nie stanie i że odpowiadam za to, jak jeżdżę i coś tam w miarę potrafię. I tak w kuluarach się mówi, że zapewne może chodzić o pewne zmiany jeszcze na B kategorię. Że może być ten plac całkowicie wyeliminowany. Tylko ja się ciągle zastanawiam nad jednym. Jeżeli to wszystko zostanie przerzucone na miasto. Oj, niektórym mieszkańcom mieszkającym blisko Wordów może się to naprawdę nie podobać. Już wtedy, gdy te zmiany wychodziły, gdy to na miasto zostało przerzucane, niektórzy bali się o swoje samochody pod blokiem, jak tam kursant, czy później egzaminowany, parkowali. No, jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane, chyba że gumowe samochody podstawią. No właśnie, dzisiaj dla Was zebrałem takie najważniejsze informacje, z tych, o których przedstawiał minister. Zapewne plan wejścia będzie 25 rok, ale. Znikąd się one nie biorą. Tych zdarzeń drogowych takiego najcięższego kalibru w ostatnim czasie było naprawdę mega dużo. Natomiast z drugiej strony widzimy pewnego rodzaju wypłaszczenie, jeżeli chodzi o spadek tych najgorszych zdarzeń drogowych. Że nie spada już mocno ta statystyka. To było widać mocno po 2023 roku. Zapewne w tabelkach, znaczy nie zapewne, na 100% w tabelkach unijnych, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń na tysiące mieszkańców, no jesteśmy tutaj jednym z liderów, ale tam od tej dolnej strony. Więc zapewne coś trzeba będzie tu po, poprawić. Chociaż wydaje mi się, że większa praca, karanie, karaniem to jedno, zapewne mentalność kierowców. My z drugiej strony, gdy wyjeżdżamy za granicę, to w Austrii, w Czechach, w Szwajcarii, teraz w Niemczech, że trzeba mocno uważać, bo tam wysokie mandaty, a w Polsce to jakoś tam będzie. To się zmienia i to widać z perspektywy kilku ostatnich lat, że to się mocno zaostrza. Tylko jeszcze jakoś tego nie widać po statystykach i to mnie mocno w tym wszystkim zastanawiam. Dobra, to na dzisiaj tyle, nie przedłużając. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, napiszcie w komentarzu. Cześć! A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, hej!